Witam wszystkich zgromadzonych przed ekranami. Dzisiaj mamy datę 7.7.1997. Mija 20 lat od powodzi na Dolnym Śląsku. Powódź u mnie akurat tam, gdzie mieszkam. Z tego, co dobrze pamiętam, że było pozalewane najpierw, Kłodzko było zalane, więc taksówkarze zebrali się i dary były Wrocław dla Kłodzka, a później, gdy ta fala przeszła z Kłodzka, płynęła do Wrocławia, więc była pomoc z Kłodzka dla Wrocławia. Osobiście ja to, co mogę tutaj powiedzieć, to 7.7.97 zaczęło padać taki drobny deszczyk, on jest bardzo przenikliwy i w momencie, gdy napada dużo tego deszczu, drzewa po prostu nie wytrzymują tego oporu tej wody i potrafią się same łamać, tak, zapałki. Co jeszcze pamiętam? Mnie akurat tam mocno nie zalało. Można powiedzieć, że kot zmoczył łapy. Będąc w garażu, i tam mam taki jest wykop, to się nazywa kanał. I na tym kanale są położone deski i coś mi tak odbiło się tak od lustra coś. Pomimo tego, że nie było włączone światło. Włączyłem światło i zobaczyłem, że już jest tyle wody w tym kanale, że za chwilę te deski po prostu same wypłyną pod wpływem wody tam, która się przebijała już. Poleciałem zobaczyć, zaraz mam torowisko. I torowisko było równiusieńkie z wodą, to jest długość mniej więcej 120 metrów, długie na 400 metrów było, wszystko zalane. Głębokość wody w najniższym punkcie to było około 2,5 do 3 metrów, a w najniższym to było około 70 cm, także można to porównać, to jest tak akurat było nierówno to wszystko rozłożone, może w ten sposób, że tu był plac, tu był ten, nie wiem jak to nazwać fachowo, krawężnik, tu już były tory i dalej jest była na dół łąka i tutaj był taki rów ze skosa, a ten rów graniczył z polami, które było następnych powiedzmy 40 tam jeszcze hektarów w całości, to wszystko jest z górki, także ta woda spływała cały czas. To co pamiętam, to tak, przez chyba 2 dni nie mieliśmy prądu na wiosce. Na drodze krajowej z Wrocławia do Kudowy Zdrój, to jest krajowa 8 E67, nie poruszało się nic prócz wojskowego sprzętu, kolumn oraz dary, które jechały tam, były napisane dary dla wrocławian i to były ciężarówki, busy, osobówki, kto co miał, to pomagał tym ludziom. Z jednego miasta do drugiego przewozili i propos tych jeszcze taksówkarzy, to mi się to bardzo spodobało, że oni mieli taki po prostu pomysł i to zrobili i zawieźli te dary z Wrocławia do Kłodzka, nim Kłodzko odzajmiło się tym dla Wrocławia. U mnie tam na dole jest uzdrowisko i jedyne co chroniło to całe uzdrowisko, to był taki potężny wał. Tam był kiedyś staw, ale on wysechł. Jedynie ten wał przytrzymał tą całą falę, która tam była, bo już brakowało ciut i zaczęłoby się przewalewać na tym wale. Jeśli by puścił ten wał, to całe uzdrowisko zostałoby zalane, a recepcja zostałaby zmieciona chyba przez tą falę błota wszystkiego. Przypominam sobie też, że taki był w nocy, chyba poszedłem sprawdzić, znaczy można tam było dojść do tego wodospadu, który jest w uzdrowisku. I tam był, ludzie mi opowiadali, że tam był dziki ryk. To nie było takie coś, jak jest, uderza wodospad z wysokości powiedzmy tam 20-30 metrów, tylko po prostu nawał był wszystkiego. Wszystko tam pływało. Od A do Z, no to ciężko mi to wymienić wszystko. Jako tako to się skończyło, ale przez 3 dni potopu, tej powodzi, było takie walenie piorunów razem z deszczem, że nie szło po prostu spać. To tak wyglądało,
jak dla mnie to jest, jeśli ktoś kojarzy, spawanie elektryczne bez osłony, bez okularów. Jeśli tak stało i się tak patrzyło, jak ktoś spawa elektryczną spawarką, to tak to mniej więcej wyglądało. Błysk za błyskiem w odstępie 5-8 sekund i tak przez 3 dni. Nawaliło tej wody. Poza tym, no, co tu mogę powiedzieć, wiele osób miało do mnie uwagę, że ja im mówiłem, czemu wycinacie te czereśnie przy rowach, a bo to jest po Hitlerze, to trzeba je wyciąć. Drzewo przy rowie robi bardzo dużo. Po pierwsze jest tlen, po drugie to są drzewa czereśniowe, czyli są owoce, a kolejną rzeczą jest to, że ono pije wodę z rowu, czyli korzenie nie biorą wodę. Powiedzmy, niech wybierze te 30% wody do siebie drzewo. Każde drzewo, które rośnie przy rowie. Czyli już jest mniej ubytku, już jest mniej tej wody, która idzie do strumyka, a strumyk idzie do rzeki. A rzeka łączy się z większą rzeką. I tak samo melioracja rowów. Nie było to odkopane, zarośnięte, brudne te rowy i też to powylewało, pozalewało łąki. No ale cóż, gdzieś w zeszłym roku byłem patrzeć właśnie na to aleję czereśniową, już nie ma alei czereśniowej, a rowy zostały po prostu zarośnięte, zapuszczone. Później przejechałem się rowerem do Ząbkowic Śląskich i zauważyłem w mieście wszystkich, którzy byli na ulicach, bo tam dosłownie przemieszczało się może 15-20 osób. Wszyscy byli niewyspani. Przez 3 dni tak waliła, znaczy no, walenie burzy, uderzenie tego wszystkiego, że nie było w stanie można zasnąć w jakikolwiek sposób. No chyba, że ktoś miał jakieś, nie wiem, leki na spanie. Więc 20 lat temu odbyło się właśnie takie niezaprzyjemne coś, co się wydarzyło na Dolnym Śląsku i chciałbym z tego miejsca pozdrowić wszystkich, którzy mają pozytywne myśli i są do przodu w życiu. To tyle. Pozdrawiam.